Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 21 sierpnia, kolejne analizy, lecimy dzisiaj z ENJ.Bitcoin, a także odpowiemy sobie na pytanie, czy stare coiny dadzą dobrze zarobić. Zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs analizy technicznej, jest to ostatni mój kurs, analiza od A do Z, czyli nauczę Cię w sposób profesjonalny analizować wykresy, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, byś wiedział, gdzie się take profitować, gdzie się łamie trend, gdzie ustawić stop loss, jak grać futures, jak grać strategiami, które często słyszycie, HP 5015, 1216, swingi, tam w wideo wszystko jest omówione, jak zarządzać i reinwestować, czyli jak, co robić z zyskami, jak je reinwestować, jak pomnażać i robić taką dźwignię właśnie na kapitale. Plus dodatkowo dostęp do grupy naszej kryptospekulanci, gdzie codziennie masz live na żywo o godzinie 20, które również można w innym czasie obejrzeć, poranne odprawy, stream na żywo z ciekawym zagraniem, czyli jak jest coś ciekawego, to w ciągu dnia leci stream na grupie, pozycje HP, nowe coiny pod hossę wraz z analizą, reinwestycja kapitału w praktyce i wiele, wiele, wiele więcej. Jeżeli jesteś zainteresowany, to link w opisie, to jest wiedza, której nie znajdziesz w internecie. Zapraszam serdecznie. Na początek lecimy oczywiście do komentarzy, serdecznie za wszystkie dziękuję, fajnie, bo jest ich dużo, to zawsze motywuje, prośba o to, żebyście pisali pytania, to co macie do analizy, więc bardzo chętnie też na pytania odpowiadam, jeżeli są jakieś ciekawsze, no to na YouTubie sobie też poruszamy. Tutaj od Krzysztofa, dokładnie takie tłumaczenie, o takie tłumaczenie chodzi. Początkujący jestem, więc na razie ani dolara nie pakuję, ponieważ wychodzę z założenia, że wiedza, nauka i zrozumienie na pierwszym miejscu. Może więcej dodałbyś, co dokładnie robisz w danym momencie, po prostu prywatne wejścia, jeżeli w ogóle możesz oficjalnie o tym mówić i pokazywać. Dziękuję za wiedzę i pozdrawiam. Słuchajcie, prywatne wejścia nie mogę, ponieważ to trzeba na bieżąco aktualizować. Rynek jest dynamiczny, więc ja się poruszam, słuchajcie, też mocno strategiami. Na grupie osobiście jest portfel HP, w strategii HP, gdzie pokazuję, w co reinwestuję, jak pozycje zbieram, gdzie się take profituje, to na grupie. Natomiast tam osoby wiedzą, jak ja gram i co gram i jak się poruszam na rynku. Natomiast na YouTubie może być wielkie niezrozumienie i już tak na początku kiedyś robiłem i dużo osób nie rozumiało po prostu. Czyli robiłem strefę, która miała na przykład, nie wiem, 2%. Ludzie nie wychodzili z tej strefy, tak? Gdzieś tam, jeżeli ta strefa nie działała, to ludzie tego nie rozumieją, że wyciąga się z analizy informacje, czyli jak nie mam tej informacji, że jest ok, no to trzeba z tego wyjść, a ludzie tego nie rozumieją, tak? Jakby nie rozumieją całej metodologii, idei, więc tutaj odpada takie coś, ponieważ trzeba by to było aktualizować. Na grupie na przykład, jeżeli coś gramy, jakiegoś trade'a, no to jest stream, tak? Czyli mogę streamować na żywo i gdzieś tam opisuję, co się dzieje na tym wykresie, natomiast tutaj bym nie mógł, więc byłoby wielkie nieporozumienie, bo większość początkujących w ogóle nawet nie wie, jak się porusza rynek, nie wie nic konkretnie o rynku, prawda, więc to jest za duże ryzyko, że tak powiem tutaj. Jestem na grupie od ponad 2 lat, więc wszystko jasne, dzięki za dobry materiał. Fajnie, dziękuję bardzo za wszystko. Słuchajcie, co do analizy, no to tutaj jakoś nie wyłapałem, nic nie macie do analizy ciekawego. ETH na pewno sobie już w środę zobaczymy, bo ETH dużo osób interesuje, to na pewno w środę. Patrzę sobie tutaj jeszcze po monetkach, czy coś jest tutaj jeszcze do analizy fajnego. Tutaj kolega napisał DCA. O, właśnie tu jest jeszcze pytanie. Zamierzam kupić BTC długoterminowo. Patrząc na obecną sytuację, do jakiej wartości może spaść Bitcoin? Nie chcę zwlekać, by pociąg nie odjechał, ale nie chcę też kupować na pałę. I tu ja napisałem, że nie wiem. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, jaka dla Was jest dobra cena na Bitcoinie, ok? Bo ja, szczerze mówiąc, dla mnie dobra cena to jest poniżej 40 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Wszystko poniżej jest dla mnie dobrą ceną. Natomiast nie wiem, jaka dla Was jest dobra cena. Natomiast ja tutaj gram Bitcoina w strategiach, więc jakby tutaj
nie interesuje mnie cena, prawda? Więc cały czas o tych strategiach mówię, no bo cały czas się tak poruszam na rynku, więc jakby tutaj dla mnie to nieważne, jaka będzie cena, ważne, żeby się ruszał rynek tak naprawdę. Natomiast dobra cena dla mnie jak na Bitcoina to jest poniżej 40. Poniżej 30 jest zajebiście, poniżej 20 też jest zajebiście, poniżej 10 jeszcze nie było w tym cyklu, no nie było, bo było 15, najmniej 16. Ale 16 była najlepsza cena. Dobra, tutaj okej. Dobra, żeby nie było, ja sobie później te alty wyłapię. Na razie mamy tych altów. No szkoda, że nie piszecie tych altów, bo też fajnie jakbyście napisali jakiegoś alta i od razu ewentualnie jaką analizę krótko-długoterminową, gdzie wyjść, gdzie wejść, gdzie ewentualnie wejść, no to fajnie by było, bo mógłbym wam to przedstawić. Lecimy do wykresu, słuchajcie, aktualizujemy sobie Bitcoina. Na Bitcoinie, słuchajcie, jeżeli chodzi o aktualizację, to jest dokładnie to, co powiedziałem w poprzednim wideo. Jeżeli chciałbyś tutaj zrozumieć tego Bitcoina, co on tutaj robi, no to zapraszam do poprzedniego wideo, tam wszystko powiedziałem. Mogę tylko powiedzieć na chwilę obecną, że czekam na retest tej strefy. Tu jeszcze strefy mam małe podażowe, gdzie oczekuję, że ewentualnie, jeżeli ruch jeszcze będzie jakiś następował w górę, to tu się zatrzyma z tych stref. Nieuniknione, że będę tutaj też rozgrywać coś w dół. W dół, jeżeli mowa o rozgrywaniu w dół, no to interesujemy się hookiem, interesujemy się FTMM. To na pewno shorty siadną i przedstawię wam wyniki, na pewno się pochwalę. Słuchajcie, tutaj dzisiaj jeszcze zanim przejdziemy do INJ, to taki temacik od Łukasza. Chciałbym analizę Polkadot, no to akurat za chwileczkę będzie docik i Chainlink długoterminowo akumuluje projekty top 20. Ja myślę, że w tej hoście Chainlink między 80 a 100 dolarów. W poprzedniej hoście akumulowałem projekty top 20 i dobrze na tym wyszedłem. Jasne, fajnie. Stare coiny, słuchajcie. Tylko ogólnie rzecz biorąc, w starych coinach jest jeden minus, że są już przeterminowane. Czyli na przykład taki Link jest przeterminowany, jakby tutaj, prawda? Czyli jego 5 minut już było. Okej? I tych dużych coinów 5 minut też było. Oczywiście dobrze wyszedłeś, jasne, bo to zawsze da zarobić. Natomiast słuchajcie, jak sobie zobaczycie na CoinMarketCap, na historię CoinMarketCap, to zobaczcie sobie na top 20 od hossy do hossy. Co hossy się zmienia ta top 20. I to, że coś jest teraz w top 20, nie oznacza, że w hossie będzie w top 20. Okay? No może poza takimi gigantami jak XRP, może Doge, prawda? Czy DOT i LINK będą w top 20, czy w ogóle gdzieś tam w topce? Zobaczymy. Natomiast słuchajcie, jasne, coś dadzą zarobić stare coiny, na pewno, ale patrząc tak na historię, no to możecie sobie zobaczyć, ja tu tylko szybciutko, słuchajcie, gdzie by tu się przełączyć, no może być tu, to samo, dobra, słuchajcie, LTC ze starych coinów, prawda, LTC, słuchajcie, patrząc na, też na tygodniówki, no to tyle dał zarobić, prawda, nie wiem, taki TRX ze starszych coinów, OK, a może TRX to sobie weźmiemy na Binance. No akurat tutaj, no jest 2019, ale tutaj też wcześniej miał takie małe ATH w pobliżu, więc też za bardzo, za dużo nie dał, więc te stare coiny nie za bardzo, a weźmy sobie na przykład takiego GRT, OK, to zobaczcie na GRT, jakbyśmy to mieli procentowo zmierzyć, to są oczywiście tygodniówki, prawda, to daje 28-30 razy w górę. Do czego zmierzam, słuchajcie, do tego zmierzam, że lepiej, dużo lepiej, znaczy może nie dużo lepiej, zawsze bezpiecznie mieć te parę projektów stopki, ale fajnie się jest zdywersyfikować na nowe projekty. OK, czyli nie wiem, na przykład taki Render, Sui, AP, Osmo, SFP, no SFP to nie jest aż taki młody, na te nowe projekty, bo one dużo więcej dadzą zarobić. Stare coiny jasne, ale z doświadczenia, słuchajcie, wiem, że moc tkwi w tych nowych coinach, bo to one będą, część z nich pewnie wejdzie do topki i zastąpią stare monety. No na przykład dobrym przykładem jest Litecoin, gdzie był przez wiele lat w topce i obecnie tam gdzieś mocno też zleciał. Dobra, przechodzimy sobie do INJ. W każdym razie pamiętajcie o tym, że warto się dywersyfikować na nowe coiny. My też to, słuchajcie, robimy. Co do INJ.
Strefy podażowej nie ma zaliczonej. Strefa podażowa na INJ to jest 10593, 11753. Na chwilę obecną to są tygodniówki, mogą być tygodniówki. Bardzo ładnie to się tutaj wygląda. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ładna pierwsza fala, druga, która zawsze schodzi nisko, trójeczka ładnie wyciągnięta. No i ja uważam, że jesteśmy w fali czwartej, czyli przed nami jeszcze mogłaby być ta piątka. Tylko że to są tygodniówki, więc tu pole jeszcze ewentualnie nawet do przetestowania to jest 30%, żeby było jasne, prawda? Więc tutaj pole do spadków jest, ale tak długoterminowo, no bo nikt nie pytał o krótki termin, więc długoterminowo, nawet jeżeli tutaj jeszcze zjedzie to troszkę niżej, nie wiem, 20-30%, no to długoterminowo jeszcze bym się liczył z tym 10596. I tutaj bym się realizował z częściowo, jak ktoś jest w tym INJ i gra krótkoterminowo, niedługoterminowo, no to w tym zasięgu bym się realizował, poczekałbym na korektę i ponownie bym rozegrał tego INJ. Więc dla mnie osobiście ten ruch nie jest tutaj zakończony. Nie jest po prostu zakończony, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, po jakichś spadkach może nastąpić jeszcze wzrost. Ten spadek może być też większy troszkę, czyli na przykład do tej strefy, a to już nam daje od szczytu taką korektę rzędu 50%. Jasne, może być, to jest, pamiętajcie, spojrzenie długoterminowe. Więc gdyby tutaj ten INJ znalazł się na przykład w tej strefie, to byłaby to fajna strefa pod ewentualnie przytradowanie do tego miejsca. Wtedy to już jest 130%. Więc jestem tu byczo nastawiony, ale dla mnie tu wejścia już by nie było. Jedynie tak jak mówię w strategii. Gdyby to zjechało tutaj do tej strefy czy do tej, wtedy mogłem się rozglądać za wejściem w tą monetę właśnie do tych 10 dolarów, żeby dotrzeć. Natomiast nie do gry, natomiast ten, kto posiada tego INJ, no to tak bym to widział. Tak bym dokładnie to widział. Docik, słuchajcie, docika już dużo razy przedstawiałem. Bardzo fajnie, że tak powiem, technicznie się porusza. Mieliśmy tego klina, o którym sobie mówiliśmy, tylko nie wiem, czy na YouTubie, czy tutaj na grupie, to już nie pamiętam, ale pewnie na grupie Dota cały czas gdzieś tam regularnie analizuje. Więc strefa podażowa pierwsza zareagowała spadkami, strefa podażowa druga zareagowała spadkami. Mieliśmy wybicie z klina, bardzo ładnie. Tu jest taka strefa docelowa, jak dla mnie na docie. Jeżeli nie przebijemy tego dołka, jeżeli go przebijemy, no to się to zmienia. I na chwilę obecną mamy podwójne dno, czyli ogólnie rzecz biorąc na docie takie podwójne dno, może lekko nadbite delikatnie, ale jakby tutaj można, gdyby ruszył, no to można to uznać za formację podwójnego dna. Wtedy też, no ten target byłby fajnie tutaj wypełniony. Natomiast jeżeli byłyby spadki, czyli gdyby Bitcoin tu nie obronił tej strefy i spadał niżej, no to DOT w tym przypadku wiadomo, że również przebije dołek swój. I są tu dwie strefy do rozegrania, 3,7,6,7, 3,2,1,5, prawda? Oczywiście gdyby nie przebijał tego dołka, to tutaj też można to rozegrać, ale w tym przypadku już bardziej, no tu już trzeba wiedzy, tak, bo trzeba to po OPS, OPD rozgrywać i po falach, czyli po swingu, więc tu jakby ciężki temat dla osoby początkującej, ale gdyby spadało, no to tu jest taka pierwsza strefa 37,81, a druga strefa to jest 32,20. Obie strefy, znaczy ta strefa jest nieduża, bo tu ma raptem 2,83%, więc to na pewno można by spróbować rozegrać. Jeżeli stąd się to nie zacznie budować, to tu jest stop loss z rzędu 3%. I następna strefa to jest dopiero 3,12,15, ale to już jest duża strefa, więc tutaj też trzeba by po prostu zebrać informacje, czy się ten trend buduje z tej strefy i dopiero wchodzić w pozycję. No to jak mówię, to jest dosyć trudne, ale dla osób taki ogólny pogląd na to, no to ta strefa popytowa, gdyby jednak przebijał ten dołek, a tak się zapowiada, szczerze mówiąc, bo tu też mamy taką, słuchajcie, chorągiewkę niezbyt fajną pod dalsze spadki, dlatego też czekam na rynku na pokrycie tych knotów. Więc to jest ta strefa, gdyby to nie obronione zostało, to dopiero ta, ale ta strefa to nie jest taka łatwa do rozegrania, bo jest duża, więc tutaj sobie nie można po prostu wejść i zabezpieczyć stop lossem, prawda, tego wejścia. To jest troszkę trudniejsze. Ale do rozegrania. Po prostu trzeba zebrać informacje, tak jak na Bitcoinie, czyli zobaczcie, wchodzimy do strefy, informacja, duży knot, duży wolumen, nie wchodzę na chwilę obecną, nic się tutaj nie buduje. Jeżeli wjedziemy do strefy, mały wolumen, ładnie się zamknie, wtedy mogę się przyłączać swingowo, na przykład w górę. To jest bardzo proste, ale jakby tutaj trzeba troszkę wiedzy po prostu, tak? Jakby trochę wiedzy trzeba i to można sobie spokojnie, bezpiecznie rozgrywać. Tyle.
Tyle. Napiszcie w komentarzu jakieś altcoiny. Na pewno ETH wjedzie. I zobaczę sobie tam po komentarzach, co tam jeszcze napisaliście. Natomiast w środę się spotykamy, więc na pewno sobie coś tam spojrzymy znowu na rynek, na coiny. Znowu. Miałem RNDT, jeszcze RNDR zrobić fundamentalnie. Kurczę, nie ma czasu. Jakby tutaj, ale ten nie zapominam o nim. Na razie jest tam spokój, więc jest czas. Okay? Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się, hej.